Wróżby są wrogowie, coś podobnego. Gdzie? Pewnie w tej dziurze. Nie w dziurze, tylko w rowie. Nie. Aha. O, pięknie. Pięknie, piękna celność. Dobra, załatwiliśmy go szybciutko. Zabierzemy mu to, co miał i idziemy do budynku rozgłośni radiowej wreszcie. Mam nadzieję. Jest, udało się. Ho, co tu się dzieje? Zwłoki się przemieszczają same. No dobra. Gdzie jest to miejsce? Tutaj na górę musimy wejść. Drzwi otwarte, przestań mnie męczyć, dobra? Są otwarte już? Nie wiedziałem. Okej. Teraz na górę. O, fajną masz broń. Niezła walka. Witaj w placówce Radia Galaxy News. Jestem sierżant Walks i dowodzę tu. Co sprowadza cię do Waszyngtonu? Nic. Muszę już iść. Wejdźmy tutaj. I zdobądźmy jakże cenne informacje, gdzie jest nasz ojciec. Mimo, że jest łatwiejszy sposób na dowiedzenie się tego, chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Hej, dobra nasza! Wraca bohater pustkowi! Hej, to ty zasługujesz na podziękowanie. Udało ci się zadać potężny cios tyranii. O tak. Teraz radio Galaxy News znowu słychać na całych stołecznych pustkowiach. To da Edenowi tym mutkom do myślenia. Aha. Ale zanim wrócę do swojego powołania, zapewne chcesz usłyszeć o swoim tacie. Dokładnie. Kiedy twój tata tu przybywał, dość długo z nim gadałem o różnych rzeczach. Porządny z niego gość. Gadał o jakimś naukowym czary-mary, które nie miało dla mnie sensu. Coś o nazwie Projekt Oczyszczenie. Mówił też coś o tym, że musi odwiedzić jakąś doktor Lee w Rivet City, a potem odszedł w pośpiechu. Tak. Nie wiesz, co to Rivet City? No wiem, ale się spytałem. Wow. Po prostu wow. No, banda jajogłowych zebrała się i przerobiła stary lotniskowiec na miasto. Nieźle, co? Mhm. Po prostu idź w dół rzeki, na południe stąd. Nie można go przegapić. Dobra. Muszę już iść. Dobra. Teraz możemy już iść z powrotem do, jak widzicie, Rivet City. I jak widzicie, również mogliśmy zrobić ten quest trochę inaczej. O, wielka księga wiedzy. Czyli mogliśmy po prostu w Rivet City się dowiedzieć, gdzie jest nasz ojciec, co by nam skróciło rozgrywkę, ale stwierdziłem, że taka droga jest ciekawsza. Wielka księga wiedzy. Nauki ścisłe zwiększa się o 2. Dobra, spadamy stąd. Wróćmy do Rivet City. I dowiedzmy się, gdzie jest nasz ojciec w końcu. Później dalej będziemy kontynuować główny quest. Tak jest. Zabici ludzie 100. Odwiedziny nieznajomego 0. Wkurzeni ludzie 0. Dobra, czy ona będzie, ta doktor Lee, cała w laboratorium o tej porze, to ja wątpię. Wow, ale mi się gra przecina. Ale zobaczymy, może się uda. Jak nie, to poczekamy, aż wróci. Dobrze cię widzieć. Science Lab, w tą stronę. Przepraszam, mam czkawkę. To jest samulony. Nie wiem, czy kontynuować jeszcze dzisiaj nagrywanie, chyba
będę kontynuował. Tutaj wszystko wygląda dobrze. Science Lab, tędy. Tutaj jest Science Lab, dobra. I czy doktor Lee jest, czy jej nie ma? Jest chyba. Czego chcę? Słuchaj, to zastrzeżony obszar. Mam dość powtarzania. To ty. Tak, to ja. Mój Boże, wyglądasz tak podobnie do niego. Jesteś synem Jamesa, prawda? Co tu robisz? Tak, czy widziałeś naszego ojca? Kliknij na to. Dziękuję. No tak, oczywiście, że go znam. Nie wiesz, kim jestem? Zapewne James nigdy ci nie mówił. Typowe. Jestem doktor Madison Lee. Pracowałam wiele lat temu z twoim ojcem. W zasadzie z twoją matką też. Musisz mi wybaczyć, to wszystko było bardzo stresujące po tym, jak twój ojciec nagle się pojawił po tak długiej nieobecności. Musisz zrozumieć, że ja... My wszyscy zostawiliśmy to za sobą. Projekt Oczyszczenie, naszą pracę, to wszystko. Pogodziliśmy się z tym, nawet jeśli twój ojciec tego nie zrobił. Wiesz, gdzie on jest? Czyli ty nie? Myślałam, że on cię tu przysłał. No raczej nie. I czy właściwie nie masz być w krypcie? James mówił, że cię tam zostawił. Gdzie on jest? Twojego ojca już tu nie ma i nie podoba mi się twój ton. Wiesz może, dokąd poszedł? Twój ojciec nalegał, żebyśmy wrócili do pracy nad projektem Oczyszczenie. Próbowałam powiedzieć mu, że minęło już zbyt wiele czasu, że nie ma już szans na wznowienie projektu. Jak można było przewidzieć, nie chciał mnie słuchać. Powiedział, że może dowieść, że projekt ma szansę powodzenia i wyruszył do starego laboratorium. To wspaniale. Przykro mi, ale nie wiem, co jeszcze mogę ci powiedzieć. Gdzie jest to twoje stare laboratorium? W starym budynku pomnika Jeffersona, na północny zachód stąd. Proszę, nie idź za nim. To głupota z jego strony, że zdecydował się tam pójść samotnie. Dowiedz mi się coś o tym projekcie. Nazwaliśmy go projektem Oczyszczenie. Co chcesz wiedzieć? Jaki to miało sens? To było dość proste. Świeża, czysta woda dla wszystkich. Tak prosty pomysł, a jednak tak niemożliwy do zrealizowania. Planem było zbudowanie obiektu zdolnego do oczyszczania naraz całej wody w basenie pływowym. Bez promieniowania, bez muł, po prostu czysta woda. Okazało się to trudniejsze, niż się spodziewaliśmy. Dlaczego się nie udało? W teorii wszystko opracowaliśmy, rozumieliśmy naukowe podstawy, ale promieniowanie w tej okolicy było tak wszechobecne. Testy na małą skalę dawały pomyślne wyniki, ale za każdym razem, gdy próbowaliśmy przetestować ten proces na większą skalę, to było zbyt wiele. Może gdybyśmy mieli więcej czasu albo lepszy sprzęt. No. Dlaczego przestaliście nad tym pracować? Co się stało? Co się zdarzyło? Ty. Nie chodziło tylko o ciebie. Mieliśmy już więcej problemów, niż byliśmy w stanie rozwiązać, ale twoje narodziny przepełniły czarę goryczy. Twój ojciec postanowił, że twoje dobro jest ważniejsze niż wszystko, nad czym pracował, i odszedł. Opuścił nas wszystkich. To wspaniale. Po jego odejściu bractwo uznało, że nie jesteśmy już warci ich czasu. Bez ich ochrony musieliśmy opuścić oczyszczalnik. No trudno. Dobra, udajemy się tam. Powodzenia. Dobra, zobaczmy, czy się nam zaznaczyło na mapie to miejsce. Powinno się zaznaczyć. Tak, zaznaczyło się. Sprzedam trochę rzeczy i do was wrócę. Okej. Okay. Sprzedałem wszystko i naprawiłem trochę rzeczy. Możemy iść dalej. Czyli tutaj się udajemy teraz. Najlepszym sposobem, żeby się tam dostać, to jest pójść się brzegiem i później przepłynąć się tego kawałka chyba. Więc tak zrobimy. Oczywiście znowu przypisać od nowa tą broń. Dobra, świetnie. A, teraz tutaj zejdziemy na dół. Widzicie, mamy już 2504 kapsle. A to znaczy, że za niedługo będziemy mogli coś kupić do naszego skromnego mieszkanka w Megatonie. A to dopiero później. Biegniemy sobie. Bez stresów. Bez pośpiechu.
Niestety w tym miejscu też są supermutanty. Więc to nie będzie zbyt przyjemne miejsce do odwiedzin. Ale już się przyzwyczailiśmy, prawda? Że walczymy wiecznie z supermutantami. Jest tutaj jakiś supermutant w pobliżu? Nie. Chyba nie. Jest jeden.